Hej, witam was serdecznie w mojej próbie oswojenia Dunkleosteusa bez użycia jakichkolwiek dinków, jakokolwiek. Będzie to ciężkie. Boję się stracić swój gear po prostu. Najbardziej mi byłoby szkoda tych kibli z Titano. Ostatnio mam ciężko z dostępem do jajek, jakoś mi przestał składać wąż jajka i teraz po prostu mam ich mało. Przede wszystkim z czym mam teraz problem przy oswajaniu, że tam jest jeszcze jeden Dunkleosteus i nie wiem jak to wychodzi u nich z damage'em. Z tego co wiem, z Dunkleosteusami. Czy powalanie Dunkleosteusa? O kurde. Największym problemem jest... On ucieka! To jest dla mnie dziwne w tym momencie. A dobra, zajmę się waleniem Dunkleosteusa, mam nadzieję, że się na mnie nagle nie odwróci i nie zacznie mnie bić. Więc Dunkleosteusa powala się... O Boże, ale był lag. Ale się troszkę wystraszyłem. Dunkleosteusa powala się po prostu normalnie strzałkami z kuszy. Przy powalaniu, co jest najważniejsze, nie dajcie się zwieść takim banialukom, jak niektórzy ludzie lubią wciskać kit, że na przykład one mają jakąś redukcję obrażeń w głowę, a w inne części ciała. Nie, to nie jest prawda. Dunkleosteusy mają redukcję obrażeń we wszystkie części ciała, co za tym idzie redukcję torporu. Więc wtedy ich pancerz na głowie kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. Są mięsożerne. Oswaja się je mięsem, oczywiście najlepiej kiblami z Titanoboa. O kurde. Na te cnidary płynie, mam nadzieję, że się na nie nie nadzieje. Wiecie no, w tym momencie najgorszym zagrożeniem dla mnie to są te cnidary, co tu pływają. To się ich będę musiał pozbyć, tak. Znaczy w tym momencie to jest dla mnie pościg niż jakakolwiek walka. Co mogę zauważyć w tym momencie? To największym problemem teraz jest dla mnie ten megalodon, co tam płynie. Co pozostaje, to liczę, że... Już nie. A się ładnie zblokowałem. A dziękuję. No, ten megalodon się z moim snowy bije, okej. Okay. I się biłem. On moje snowy nic nie zrobi. Oj, uciekam już. Tylko Cnidara cały czas mnie próbuje bagonić. Dlaczego powinno się używać kuszy, a nie harpuna? Ponieważ kusza może być lepsza, tak jak w moim przypadku jest to legendarna kusza, 409% mata kusza. Rzutnie harpunów nie mogą być w żaden sposób ulepszone. Chyba poza crafting skillem, ale tak naprawdę nigdy nie próbowałem. Teraz będę mieć problem, jak mi się skończy energia. Czemu tak szybko mi się energia skończyła? Teraz żałuję, że nie mam energetyki. Warto sobie wziąć energetyki podczas nurkowania, podczas kopania, ponieważ energetyk
odezw was. Po prostu jakby wysącza, a to nie jest żaden problem. Pi? Dobra, śpi. Co to za? Spadek FPS-ów. Krótny. Dobra. Kible Titano, bo tak jak mówiłem. I teraz czeka mnie tutaj chwila siedzenia, pilnowania. Z czego? Do czego jest przydatny Dunkleosteus? To jest taki podwodny Ankylosaurodeodicurus. To jest taka taki podwodny farmer. Ryba do zbierania kamienia, metalu, kryształu, ropy, obsydianu, wszystkiego. Wszystkich takich surowców, które można znaleźć pod wodą. Plus jeszcze taki morski tank, też się przydaje do walki i do innych takich rzeczy. To jest taki kombajn podmorski. Przydaje się do wszystkiego, do, no, praktycznie do wszystkiego. Można nim walczyć, można nim zbierać. Ma bardzo dobre zbieranie metalu, kryształu, kamienia, i ropy i obsydianu, więc jest super, jeśli chodzi o rzeczy takie podwodne. I tak naprawdę, no, to by było na tyle, co mogę o nim powiedzieć. On służy przede wszystkim do zbierania. Resztę o nim wam opowiem po flashu, więc... Pa, pa. Dobra, hej. Jesteśmy po flashu. Dunkleosteus zaraz się obudzi. Jak widzicie, ma 99% oswajania. On ma 140 poziom, u nas na razy 2. W tym momencie poszły już 3 kible. Zaraz pójdzie czwarty. Szkoda na te 1% tego kibla, ale co tam. Więc dużo zachodu z nim nie było, dużo problemu z nim nie było, dość szybko się oswoił. On się bodajże 46 minut na wanilię oswaja, więc to jest dość szybki tame na kiblach. A bardzo użyteczny pod wodą. Tak naprawdę, jaki jest problem? Problem jest taki, że on jest podwodnym dinkiem. I jeśli chcecie nim farmić, to musicie mieć tą skubę, musicie mieć źródło tlenu. I no i tyle. Dlatego rzadko się ich używa do farmienia, bo po prostu trzeba mieć cały czas ten akwalung na sobie i cały czas trzeba mieć dostęp do tlenu. To jest takie troszkę uciążliwe pod wodą, tym bardziej, że wiecie, że jest tutaj dość kiepska widoczność i na takie rzeczy, no w sumie mógłbym te brele założyć. Nie mam ich w tym momencie nawet. Więc troszkę kombinowania jest. Ale fajny. Można też go używać do transportu pod wodą. Jak sobie tutaj zobaczycie, on ma 1183 goły. Bez jeszcze leveli za oswojenie. To 140 level, niestety nie było wyższego aktualnie na mapie. Chcę czekać z tym odcinkiem, bo i tak już ostatnio mało odcinków wrzucam, tylko co dwa dni jakieś odcinki wrzucam, więc stwierdziłem, że teraz się troszkę staram, wrzucę ich więcej, nie mam zamiaru czekać dłużej na to. Chyba, że to jest ostatni na literę D. Zaraz się nam powinien obudzić. Taki nasz Dunkleosteus. Chyba, że mu wrzucę to mięso. On się nim pożywi. Może to pierwsze to jego oswojenie. Widzieliście, no powalenie go było banalne. Dużo tych kibli nie zjadł. Kupę zachodu, roboty z nim w ogóle nie było. Bardzo łatwy tame. Użyteczny pod wodą. W sumie, gdyby nie te zagrożenia typu te cnidary, co tu bywały, czy ten megalodon, to powiedziałbym, że nawet może łatwiejsze do swojenia niż do Dedicurus czy Ankylo. Ale z uwagi na to, że musicie mieć ten akwalung, no to troszkę komplikuje sprawę, nie? I potem i w wykorzystaniu go, i w oswajaniu ten akwalung, czyli choćby ten Diplocaulus cały czas gdzieś tam obok was jest potrzebny. A z Diplocaulusem to już w ogóle... O, jest to. Zjadł mięsko, czy zjadł ten mięsko? Dostał tyle, ile chciałem, tak, dostał tyle. Więc jest oswojony. Jest Dunkleosteus. Zobaczmy sobie, ile on ma teraz statystyk jeszcze.
takich 5000 zdrowia to jest strasznie mało jak na podwodne zwierzę. Tym bardziej porównując na przykład do bazylo czy do mozy, no to jest mało. 1400 wagi. Z tą wagą to jest całkiem właśnie u niego. No więc co? To tyle. Oswojony. Dziękuję bardzo za oglądanie odcinka z Dunkleosteusem. Do następnego odcinka.